miesięczne warsztaty wróciły do teatru po dłuższej przerwie. Po 4 miesiącach ciężkiej i intensywnej pracy grupa kilkunastu dorosłych pasjonatów aktorstwa wystąpiła na deskach Częstochowskiego Teatru, prezentując dwie premiery. Jedna z nich to spektakl My w Teatrze w reżyserii aktora Teatru Powszechnego w Łodzi Marka Ślosarskiego. Warsztaty zakończyła druga z premier, spektakl Podróż na wyspę Niebywalencje w reżyserii Agnieszki Łopackiej, aktorki Teatru Mickiewicza. Cieszę się bardzo, że tak liczna grupa była tak fajna, że pracowało się super, że nie było żadnych konfliktów, a najważniejsze jest dla mnie to, że dali się uwieść takiemu wariatowi troszeczkę jak ja, który w ten czy inny sposób patrzy na teatr, a jeśli udało mi się zarazić ich czymś, co właśnie jest teatr, czymś, co jest myśleniem o teatru, to się bardzo z tego powodu cieszę. Jaka to była błyskawica czerwona, jak wszystkie ściany widziałam białe, lepiej niż żar. Rozkoszy spłynie na moją twarz, gdy będę z nożem stała nad... Dla niektórych aktorów amatorów nie były to pierwsze warsztaty i są ze sobą oraz ze sceną Częstochowskiego Teatru dobrze zaprzyjaźnieni. Jest to już kolejna edycja warsztatów dla dorosłych, na której mam okazję się pojawić, więc też już z niektórymi warsztatowiczami zawiązała się taka szczególna więź, zwłaszcza, że spotykamy się tutaj w takich niezwykłych okolicznościach, kiedy przełamujemy swoje bariery i absolutnie nie mamy takiego poczucia, że jest między nami jakakolwiek rywalizacja. Zdecydowanie tak jest, że wspieramy się, kiedy tylko możemy, kiedy ktoś się pomyli, nikt absolutnie się z nikogo nie śmieje. Gramy do jednej bramki. Justysiu, to ja. Otwórz. Ja się boję. Otwórz, że prędzej, bo na zimnie stoję. Justysiu. Będę krzyczeć, Franciszku, Stefanie. Gwałtu krzyczę, Janie. Ja nie. Za pierwszym razem brałam udział w warsztatach 3 lata temu. To były takie warsztaty kilkudniowe, bardzo intensywne i wtedy mi się wydawało, że to jest naprawdę ogrom pracy. Natomiast teraz po tych 4 miesiącach stwierdzam, że tamte to było bardzo lekkie i delikatne, takie wprowadzające do tej bardzo trudnej i żmudnej pracy aktora, bo to jest naprawdę trudna praca. Pomysłodawczynią oraz organizatorką aktorskich warsztatów jest Ewa Oleś, sekretarz literacki Częstochowskiego Teatru. Ja lubię pracę sobie urozmaicać i zawsze szukam wyzwań, tego co sprawia mi radość, ale też nie jest najłatwiejsze. No, grupa trafiła się wyjątkowa, dorosłych, ale ludzie są w różnym wieku. Świetnie się dogadujemy, świetnie rozumiemy. Myślę, że będziemy utrzymywali kontakt. A dla nas wszystkich jest to niezwykła nauka, zabawa, przygoda.